Cześć, witajcie, z tej strony Dragon Thunder. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Czy warto zakupić zestaw premium? Dzisiaj mamy Leoparda A1 w wersji L44, czyli no nic innego jak działo, po prostu L44 120 mm. Zapraszam do oglądania. Leopard A1 z armatą 120 mm L44. Przyznać się wam muszę, że był to mój pierwszy zestaw premium, jaki kiedykolwiek zakupiłem w tej grze. Jak robiłem drzewko niemieckie, stwierdziłem, doszedłem wtedy, pamiętam, do 7.7, 7.3, coś takiego. I doszedłem do wniosku, czemu by sobie nie zakupić Leoparda na BR-ze 9.0. Tak, był na 9.0. No, mówię, czemu nie w sumie, no i zakupiłem Leoparda i bardzo dobrze mi się nim grało, naprawdę. Nigdy nie zapomnę tego, jak mi się nim bardzo fajnie i przyjemnie grało. Jest to, no co, no Leopard po prostu jeden i mamy armatę 120 mm, to chyba wieża to jest 1A5, jak dobrze pamiętam. No i co? Kadłub, gdzie nie mamy pancerza, wieża, gdzie nie mamy pancerza, bardzo dobre działo jak na ten BR, bo 9,3 to jest naprawdę dobrze. Dostajemy do tego termalki, dalmierz laserowy, fajne igiełki, 393 penetracji, jak na 9,3. Przypominam, że Amerykanie mają na 9,3 290 penetracji, a na 10,3 mają 370, tak więc tu macie 390. I jest to działo, które będziecie mieli również na Leopardzie 2 Panzer Battalion, tylko tam będziecie mieli już lepszą amunicję. Jeżeli chodzi o mobilność tego pojazdu, no to wyciągacie 65 km na godzinę. Nie jest źle. Jakby pojazd jest mobilny, no ale mówię, no nie macie pancerza. Przeładowywujecie, no nawet można powiedzieć dosyć szybko. Ja na obecnym mam 7,7, ale zejść możemy, jak dobrze pamiętam, ładowniczy przeładowanie działa, możemy zejść do 6,7. A startujecie z 8,70, więc nie jest źle. Moim zdaniem bardzo, no mówię, bardzo przyjemny jak dla mnie pojazd. Czy bym go zakupił jako pierwszy zestaw premium albo kolejny zestaw premium? Powiem szczerze, jak miło i przyjemnie wam się gra na 9.3 niemieckim, czyli no co, macie Leopardy, macie KPZ, macie M48 Super, który jest super, macie Beglade Panzera, macie T-72M1, naprawdę Niemcy mają, a no jeszcze macie tego Mexasa, klasa 3P, tam ma 2IP, naprawdę Niemcy mają bardzo przyjemne 9,3, więc jeżeli brakuje wam, bądź chcecie zrobić niemieckie drzewko, tylko pamiętajcie, Leopardem nie wbijecie 8 ery, tak więc, jeżeli chcecie sobie wbić maksymalnie 7 erę, proszę bardzo, Leopard za całe 60, chyba 60, mam nadzieję, że jego cen nie zmienili, za 60 euro dolarów Gaijin Coinów, moim zdaniem bardzo warto zakupić ten pojazd, naprawdę. Tak więc z mojej strony to by było na tyle. Widzimy się w następnych tego typu materiałach. Przed nami jeszcze jest Leopard 2 Panzer Battalion i wchodzimy na Sowietów, tak więc czy warto Leoparda A1 zakupić jeszcze raz? Warto. Dziękuję. To było moje zdanie. Hej.